Mikołaj Badziąk, adwokat oraz adwokat kościelny. Miłośnik sportu, w szczególności piłki nożnej. Od zawsze związany z kościołem, jest byłym ministrantem, a także uczestnikiem wielu inicjatyw kościelnych. Posłuchajcie jego historii o umacnianiu w wierze oraz co sprawiło, że zainteresował się prawem kanonicznym. Mikołaj, bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać. Dziękuję Ci za zaproszenie nas do Twojego miejsca pracy i cieszę się bardzo, że uda nam się dzisiaj porozmawiać. Ja również cieszę się, że jesteście i witam Was serdecznie. Chciałabym zacząć z Tobą tak naprawdę od początku, czyli jakie znaczenie ma wiara w Twoim życiu? Jakie wydarzenia może wpłynęły na to Twoje miejsce teraz? To może zacznę trochę inaczej. Nazwa Twojego programu, w który dzisiaj właśnie, z którym przyjechałaś do nas, brzmi Osoby niewierzące, które stały się, powiedzmy, osobami wierzącymi. Ja troszkę inaczej do tego podejdę, ponieważ u mnie wiara w moim życiu była zawsze obecna, zawsze byłem osobą wierzącą, tylko zawsze tą wiarę pogłębiałem. Dlatego też chcę pokazać przez dzisiejsze moje, m, moje spotkanie z Tobą, że osoby wierzące również mogą pogłębiać wiarę i mogą szerzyć dobro, a nie tylko osoby, które się nawróciły. No tak, no bo nawrócenie to tak naprawdę jest jakiś proces, jakaś droga, y, która po prostu jakby towarzyszy nam przez całe życie. Dokładnie tak. Ja jako osoba wierząca również przechodziłem przez y, pewien proces y, pogłębiania swojej wiary, tylko zawsze byłem osobą wierzącą. Nie było u mnie raczej nigdy zawahania, żebym stał się osobą niewierzącą nawet na moment. Zawsze była ta wiara, i ta wiara była po prostu przez niej pogłębiana. W takim razie, jak to się u Ciebie zaczęło? Czy pamiętasz jakieś takie wydarzenie, czy po prostu jakby to jest ta, ta, ta stała, o której mówisz? Czy to jak to przebiegało? Wiara w moim życiu myślę, że była zawsze obecna. Gdzieś tam, tak jak sięgam pamięcią, od najmłodszych lat, chodziłem z rodzicami do kościoła czy też właśnie uczęszczałem na wszelkiego rodzaju możliwe zajęcia właśnie związane z wiarą naszą katolicką. Tylko momentami było to wiadomo. Słabsze, momentami było bardziej intensywne. Jednakże myślę, że gdzieś ta wiara zawsze była obecna w moim życiu poprzez to, że właśnie miałem kontakt stały z, czy to z mszą świętą, czy to z codzienną modlitwą. Czy to właśnie z Różańcem świętym, i to było pielęgnowane zarówno przezem, jak i przez moich rodziców, było w pewien sposób też weszło do naszego życia jako taka tradycja, tak? jako taka pielęgnacja tradycji, która gdzieś jest u nas w rodzinie od pokoleń. Mówiłeś też właśnie, że na tych różnych etapach podejmowałeś różne działania, nawet tak, właśnie nawet w samym Kościele. Tak, dokładnie. Od najmłodszych lat, czyli powiedzmy od 10 roku życia, jak nie jeszcze wcześniej, byłem ministrantem. W sumie nadal jestem, czyli przeszło już, myślę, że 20 lat, spokojnie jestem ministrantem właśnie w Pelpińskiej Katedrze. Piękna katedra, zachęcam serdecznie do odwiedzenia. Byłem i jestem tym ministrantem i to też przynosi mi w pewien sposób chlubę dla mnie, ponieważ czuję się wyjątkowy. Kiedy mogę wrócić do rodzinnego miasta, już teraz jako troszkę starszy mężczyzna i słyszeć przy ołtarzu, to jest coś wspaniałego. Czytać namszy mszy liturgię... Wspaniałe przeżycie, nawet po latach i od najmłodszych lat, kiedy właśnie byłem tym ministrantem, zawsze z jak, taką niecierpliwością też czekałem na codzienną mszę świętą. Bardzo lubiłem właśnie bardzo często chodzić w tygodniu. Oczywiście mieliśmy swoje dyżury jako ministranci, ale lubiłem to. Lubiłem chodzić do kościoła, lubiłem się modlić, służyć, gdzieś dbać o te wszystkie możliwe liturgie, właśnie jak Boże Narodzenie, jak Wielkanoc. Tak też się starałem i tak jest w sumie nawet do dzisiaj. No właśnie, a co dzisiaj w takim razie robisz? Jak teraz po przeprowadzce do Warszawy w tym dorosłym życiu, kiedy trzeba łączyć te obowiązki zawodowe z, też z życiem towarzyskim, i właśnie jednak też stawiając tego Boga ciągle na pierwszym miejscu? I co teraz w takim razie robisz? Przede wszystkim zacznę tego, że liturgia Mszy Świętej. To jest coś wspaniałego. Staram się pielęgnować więcej niż tylko raz w tygodniu. Teraz już się nie mogę doczekać, bo zbliża się najcudowniejszy okres, czyli właśnie okres Adwentu w kościele. I te codzienne rolaty już są na pewno gdzieś zapisane w moim kalendarzu. Ponadto. Przykład z, w sumie niedawna, czyli sprzed kilku miesięcy, byłem na pielgrzymce. Byłem na pielgrzymce do Częstochowy Pieszej. Potrzebowałem tego. Myślę, że jak każda osoba wierząca ma, ma się gorsze i lepsze momenty tak, w swojej wierze, więc... A to była twoja pierwsza pielgrzymka? Nie, to była moja już że czwarta pielgrzymka, bądź nawet i piąta. Mówimy o pielgrzymce na jasną górę. Tak, dokładnie. Tylko że pierwsza z Warszawą. Pierwsza właśnie tej z Warszawy poszedłem z duszpasterstwem pasterstwem świętej Anny i było bardzo cudownie, bardzo super wspomniany ten czas. Potrzebowałem tego. Nie ukrywam, że każdy z nas potrzebuje w swoim życiu właśnie takiego momentu, takiego zapalnika pozytywnego. Dla mnie właśnie była to w tym roku, przynajmniej pielgrzymka. A masz jakieś takie konkretne wspomnienie, jakieś pozytywne, które właśnie tak najbardziej y, jakoś przypomina Ci ten, ten dobry czas? Oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że na pielgrzymce można było przede wszystkim wymieniać się doświadczeniami, co było dla mnie bardzo ważne, szczególnie w tym okresie, w tym roku, który jest dla mnie wyjątkowo udany i miałem za co gdzieś tam dziękować i o co prosić. I cieszę się, że mogłem się podzielić z ludźmi właśnie moimi wspomnieniami, moimi różnymi rozterkami, które przeżyłem gdzieś w tym roku. I naprawdę doceniam to niesamowicie. No Przejdźmy też do tego tematu związanego z Twoją pracą zawodową, bo tak naprawdę wiara i uczestniczenie w sakramentach zdeterminowało też właśnie Twoją ścieżkę zawodową, Twoją karierę, studia. Czy możesz opowiedzieć tę historię, która Cię doprowadziła do tego miejsca? Jak najbardziej. Może zacznę od tego, że właśnie stojąc przed wyborem, gdzieś też, tak powiem, tylko na marginesie, że ukończyłem właśnie liceum katolickie. Było to męskie liceum katolickie kolegium Marianum, które gdzieś ukształtowało mnie jako prawdziwego mężczyznę i katolika pokazało mi też bardzo pozytywny obraz jak można właśnie przejść przeżyć jako mężczyzna mieliśmy codzienne msze święte mieliśmy również modlitwy wieczorne poranne co też pokazało mi że można tą wiarę pielęgnować nawet już jako nastolatek starałem się właśnie i dzięki temu też miałem łatwiejszy wybór co zrobić dalej po tym liceum Wiadomo, każdy ma rosterki, jaką e, ścieżkę zawodową wybrać. No zwłaszcza młodzi ludzie. Dokładnie tak, którzy są właśnie w liceum. E, Czasem sugerują się, że co, koledzy wybiorą, gdzie, gdzie wybrać swoją drogę. Dokładnie tak. E, całe szczęście ja tak nie miałem takiego problemu. Zaufałem gdzieś tam e, mojemu wyborowi, czyli właśnie w pierwszej kolejności poszedłem na prawo. Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie e, i następnie pojawiła się w moim, myśl, w moim życiu taka myśl – która towarzyszyła mi, już nie ukryłam dużo wcześniej, ehm, czy to aby na pewno wszystko, co powinienem robić w moim życiu. E, stwierdziłem, że to nie jest wszystko. Ehm, skończyłem też drugi kierunek studiów, jakim jest prawo kanoniczne, na tym samym uniwersytecie. A teraz najważniejsze może przejść do tego, dlaczego kończyłem w ogóle te studia. Ehm, bardzo, bardzo dużo zastanawiałem się nad tym, czy na pewno pójść na te studia, czy one dadzą mi gdzieś tam perspektywę też rozwoju, czy będzie możliwość pracy po, tym, po tych studiach. Jednakże zaufałem temu, co usłyszałem, czyli gdzieś tam mojemu wewnętrznemu głosowi, że warto. A dlaczego? Ponieważ kiedyś usłyszałem bardzo fajną jakby historię, że dzieci często patrzą na to, co powinny robić w życiu przez pryzmat tego, co doświadczyły jakby w swoim życiu. Ja przeżyłem bardzo ciekawą historię, ponieważ moi rodzice, pomimo tego, że są, właśnie, tak jak już wspomniałem na początku, osobami bardzo wierzącymi, pielęgnują we mnie tę wiarę i pielęgnowały od zawsze, nie mogą przystępować do sakramentów. Nie mogą przystępować do sakramentów z jednego prostego względu, ponieważ mój tata miał kiedyś żonę. Lata temu, długo przed poznaniem mojej mamy, właśnie przez krótki okres swojego życia miał żonę. I, I to był ślub kościelny? I to był ślub, ślub kościelny, tak. Tata ze swoją byłą partnerką już rozwiedli się i gdzieś rozwiedli się tylko na drodze cywilnej. tak. Więc gdzieś tam zawsze w domu naszym, tak jak z tego co pamiętam, była ta myśl, tak, że moi rodzice nie mogą przystępować do sakramentów. I jak mógłbym pomóc moim rodzicom? I nie, wielokrotnie rozmawiałem o tym z moim tatą, z moją mamą. Jednakże nigdy nie było takiego podjętego ostatecznego kroku. Więc ja dużo czytałem, dużo uzyskiwałem informacji, poznawałem różnych wspaniałych ludzi na mojej drodze, między innymi księży, którzy naprowadzili mnie właśnie na ukończenie tych studiów. Ukończenie te studia pewnie niejako dlatego, teraz z perspektywy czasu na to patrzę, żeby właśnie pomóc moim rodzicom, żeby oni mogli przystępować do sakramentów świętych. Gdzieś tam poczytałem, czy jest możliwość właśnie w ogóle jakby pomóc mojemu tacie, aby stwierdzić nieważność jego poprzedniego małżeństwa. Z całym oczywiście szacunkiem do jego poprzedniego życia, do jego poprzedniego e, sakramentu, do, do tego sakramentu, który zawarł, bo oczywiście to nie jest nasza decyzja. To nie jest decyzja tak naprawdę jak w przypadku rozwodów cywilnych, że idzie się do sądu i tak naprawdę rozwodzi się każdy, tak, kto tego chce. Tutaj tak naprawdę są, muszą być spełnione konkretne przesłanki e, i bardzo dużo analizowałem, tak, czy to z moim tatą, czy analizowałem z innymi osobami, czy mój tata spełnia gdzieś te kryteria. E, oczywiście mm, sporządziliśmy wspólnie, tak pomogłem, dacie gdzieś skargę powodową do sądu biskupiego No i teraz sprawa się toczy Jaki będzie jej finał, nie wiemy Jednakże no, mam nadzieję oczywiście, że będzie to e, pozytywna gdzieś e, sprawa Jednakże no, nigdy nie mo można być pewny, tak? ponieważ to nie są sprawy, które są z góry wygrane Tylko tak naprawdę no, tutaj muszą być, tak jak powiedziałem, spełnione pewne kryteria i przesłanki są określone w kodeksie prawa kanonicznego. No właśnie, jakie to są przesłanki? Jest ich sporo. Mogę też, jak powiedzieć, mniej więcej, jakie są najczęściej podejmowane właśnie w Polsce. Przede wszystkim jest to niezdolność do podjęcia obowiązków, praw i obowiązków małżeńskich, właśnie tutaj z jest natury psychicznej. Czyli że ktoś był, kolokwialnie mówiąc, niedojrzały do tego zawarcia małżeństwa, albo ktoś inny symulował małżeństwo, czyli z góry zakładał, że Wyklucza, powód tak, że małżeństwo. wyklucza pewne jakby, m, kwestie w tym małżeństwie, że nie będzie ich z góry respektował, czyli na przykład, że wyklucza jedność małżeńską, bądź na przykład wierność małżeńską. Czyli z góry idąc do ołtarza, tak można powiedzieć, zakładał, że będę i tak w przyszłości zdradzał moją na przykład małżonkę. I te właśnie kryteria powodują bardzo często, że jest możliwość ubiegania się właśnie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w e, sądzie biskupi. No, właśnie ta droga gdzieś tam, albo te jakby decyzje, te rozmowy z rodzicami po drodze, czy ta wiara, która była w domu, spowodowała to, że postanowiłem ukończyć te studia i pomóc moim rodzicom, ale także innym osobom. To nie jest tak, że ja się zamknąłem tylko na sprawę moich rodziców. W tym momencie gdzieś tam bardzo dużo osób przychodzi do mnie z prośbą o to, żebym właśnie spojrzał na ich życie, spojrzał na ich sprawę, czy jest możliwość stwierdzenia nieważności ich małżeństwa. Oczywiście ja tego z góry nie mogę powiedzieć, że jest taka możliwość, ale mogę zrobić wszystko, żeby tym osobom pomóc. Tych spraw jest naprawdę dużo. Są to sprawy różne. Mam różnych klientów. Są to osoby, które gdzieś tam rozwiodły się, na przykład po roku od zawarcia swojego małżeństwa, więc są świeże stażem małżeńskim. Ale też mam sprawy, gdzie małżonkowie byli ze sobą 30 lat. I również postanowili tak się rozwieść. Więc też nie ma gdzieś tam jakiegoś z góry narzuconego schematu, tylko tak naprawdę każda sprawa jest inna. A czy znasz jakieś dane na przykład, jak dużo jest takich spraw w Polsce obecnie? Nie. Co jakiś czas interesuje się właśnie takimi statystykami. Konkretnie nie można to odpowiedzieć, bo wiadomo, niektóre sprawy są przekazywane do gdzieś tam publicznej informacji niektóre nie. Jednakże wiem, że tych spraw jest kilkanaście, nawet spraw tysięcznie, kilkanaście tysięcy spraw właśnie rocznie wpływa właśnie do sądów biskupich, bo jest ich kilkadziesiąt w Polsce. Przy każdej praktycznie diecezji jest sąd biskupi, więc każda taka sprawa jest rejestrowana. I no dość sporo ich wpływa. Ja wiem też po tym, ile spraw wpływa do mnie ym, i jak te sprawy po prostu ja tutaj też y, gdzieś tam rozprowadzam po całej Polsce. <laughs> Także wiem, że tego naprawdę jest dość, dość sporo. A statystycznie jak długo może trwać taki proces? Ym, statystycznie mogę powiedzieć, że średnio w pierwszej instancji trwa około trzech lat. Więc wiadomo, że po pierwszej instancji, kiedy wyrok jest niekorzystny dla małżonków, bardzo często oni też przechodzą do jakby drugiego etapu, czyli sądu drugiej instancji i wtedy sprawa trwa no, około kolejnego roku, nawet więcej. A jak trudne są takie procesy? Czy ty, jak masz takie doświadczenie, uważasz, że to są trudniejsze sprawy? Znaczy, zarówno przy sprawach cywilnych, czyli rozwodach cywilnych, jak i sprawach kościelnych, na pewno najtrudniejszą gdzieś tam rzeczą są emocje, które, które towarzyszą zarówno małżonkom właśnie przy jednym, jak i przy drugim procesie i to najczęściej to jest najtrudniejsze do okiełznania, że tak powiem kolokwialnie, bo wiadomo, sprawy te nie są łatwe, ponieważ one wiążą się właśnie z emocjami, z przeżyciami, z tym, co było w małżeństwie danych osób i w przypadku spraw cywilnych bardzo często one się zamykają tylko i wyłącznie na tym, co jest teraz? A w przypadku spraw kościelnych musimy przejrzeć całe życie danych małżonków, czyli od początku, kiedy to małżonkowie się poznawali, kiedy przechodzi przez etap narzeczeństwa, poznawania się, aż do momentu zawarcia tego małżeństwa, czyli gdzieś te emocje i powrót do przeszłości bardzo często wywołuje gdzieś te smutne emocje, tak, w moich klientach. Jak w takim razie oceniasz, czy masz takie w ogóle poczucie, że ta to doświadczenie wiary Twoich rodziców, to, że właśnie pomimo tej, tego braku możliwości przyjmowania sakramentów, a jednak tego aktywnego życia w kościele wpłynęło na ciebie. Bardzo pozytywnie, bo myślę, że mm, wiele osób, tak patrząc na swoich rodziców, którzy nie mogą przystępować do sakramentów, też w pewien sposób miałoby żal do kościoła, tak, że jest tak, a nie inaczej. A jednakże moi rodzice cały czas mówili, że nie możemy tak do tego podchodzić, e, takie są zasady, trzeba je respektować po prostu, tak? I moi rodzice byli tego świadomi. E, wiele par jest właśnie w Polsce takich, które są tego świadome, że niestety pomimo tego, że mm, chciałyby, to nie mogą tego robić, nie mogą przystępować do sakramentów najważniejszych, czyli przede wszystkim komunii świętej. I jednak moi rodzice mówili cały czas, nie patrzcie na nas, zarówno do mnie, jak i do mojej siostry, nie patrzcie na nas musicie iść i pilnować swoje własne życie, tak? Więc ym, ja też tak do tego podchodziłem, jednakże z tyłu głowy zawsze miałem tak, jak powiedziałem, jak i mogę pomóc, bo chciałbym, żeby kiedyś moi rodzice właśnie mieli możliwość przystąpienia do, do tych najważniejszych sakramentów. Czy teraz z perspektywy czasu, kiedy podjąłeś już te pewne kroki związane z Twoimi rodzicami i jesteś już tak bardziej, można powiedzieć, ustabilizowany życiowo, zawodowo, czy teraz ta wiara u Ciebie się jakoś zmieniła? Jaki ona ma w tym momencie wpływ na Ciebie? Może powiem tak. Wiara u um mnie jest, myślę, jak u, każdego, u każdej wierzącej osoby, czasami jest chwiejna. Wiadomo, są gorsze. I lepsze momenty. Czasami wiadomo, jak każdy człowiek, ja również błądzę, spotykają mnie sytuacje, z których nie jestem dumny. Jednakże mam z tyłu głowy to, że po pierwsze, zawsze idę do kościoła, idę do miejsca, w którym czuję się dobrze, w tym miejscu gdzieś tam wiem, że zawsze uzyskam, po pierwsze, rozgrzeszenie za gdzieś tam popełnione przeze mnie grzechy, po drugie mogę porozmawiać, porozmawiać z Panem Bogiem i gdzieś tam otworzyć się na te sytuacje, z których nie jestem dumny, żeby je poprawić. Jednakże, żeby nie było tak pesymistycznie, to oczywiście powiem, że w moim życiu jest dużo optymizmu, ponieważ gdzieś chwile, które spędzam zarówno z moimi rodzicami, jak i spędzam właśnie w Warszawie czy z moimi znajomymi, pokazują, że Jestem na, dobry, na dobrej drodze, że gdzieś ta wiara jest cały czas w moim życiu się umacnia. Szczególnie teraz mogę powiedzieć to śmiało po pielgrzymce, że poznałem fantastycznych ludzi, e, młodych ludzi, którzy m, pokazują mi również, że przez swoją wiarę, że przez swoje życie gdzieś tam można cały czas pielęgnować i wielbić Boga. E, m, też właśnie wybieram się niedługo, czyli za pół roku dosłownie, na Światowe Dni Młodzieży, mimo swojego gdzieś tam już wieku, e, już nie, nie no, takiego do końca młodzieńczego. Młodzi, <laughs> tak, to prawda. E, trzeba korzystać właśnie wybieram się na Światowe Dni Młodzieży, żeby gdzieś tą wiarę również dalej pogłębiać i poznawać coraz to nowe też poprzez kulturę, tak? Inne osoby, które wierzą i pokazują to właśnie, tą wiarę w innych miejscach na świecie. A masz jakieś swoje ulubione miejsce do modlitwy? Teraz jakbyś tak sobie miał wybrać jedno? Tak, to myślę, że zdecydowanie to jest katedra w Pelplinie. Bardzo lubię tam wracać i zawsze jak jestem w moim rodzinnym mieście, zawsze staram się właśnie pójść do katedry, czy to na przeświętą czy po prostu nawet od tak żeby znaleźć chwilę dla siebie, żeby właśnie móc się pomodlić i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby znaleźć ten czas dla siebie. W Warszawie również mam takie miejsca, przede wszystkim właśnie kościół świętej Anny. Lubię czasem idąc właśnie starówką, czy nie tylko, ale właśnie zajrzeć tam, żeby pomodlić się i gdzieś tam na spokojnie trochę pokontemplować. Masz w gronie swoich bliskich, przyjaciół, znajomych też takie osoby, z którymi możesz dzielić się tym doświadczeniem wiary? Teraz już tak. Powiem tak, że jak pewnie wiadomo, jednak gdzieś tam Warszawa jest dużym miastem, więc jest podzielona, że tak powiem, na osoby, które gdzieś tam tę wiarę pielęgnują bardziej i troszkę mniej. Więc po tej pielgrzymce, oczywiście tak poznałem fantastycznych ludzi, tak jak wspomniałem, i którzy. Również tak jak ja, dzielą się swoją wiarą, i to jest fantastyczne. Ale jestem osobą, która też przyjmuje osoby powiedzmy niewierzące. I ja mam bardzo dużo osób, znam dużo osób niewierzących, przyjaźnię się nawet z nimi. Jednakże ja szanuję każdy pogląd, rozmawiam z tymi osobami na tematy wiary, na temat nie, nie tylko wiary, ale również inne. Które są kontrowersyjne, i to sprawia też, że możemy się wymieniać swoimi doświadczeniami, bo tak naprawdę nie można się zamykać tylko i wyłącznie na jedną stronę i nie widzieć po prostu innych rzeczy. Ważne jest to, żeby po prostu dostrzegać w drugim człowieku to, co jest u niego najważniejsze i najlepsze. Zgadzam się w 100%. Bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać. Mam wrażenie, że ten dzisiejszy odcinek jest taki trochę też informacyjny, i myślę, że z tego względu też bardzo ciekawy dla naszych widzów. Życzę Ci samych sukcesów. Mam nadzieję, że wszystko u Twoich rodziców pójdzie z, zgodnie z tym Bożym planem. Również dziękuję i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że tak naprawdę wszystkie sprawy się dobrze ułożą.